Szanowni Państwo, szóste miejsce. Paulina Twardosz, parafialny klub sportowy Olimpijczyk Gliwice. Brawo, ależ uśmiechnięta zawodniczka dzisiaj w tej pięknej scenerii. Wisła Łabaju. Miejsce piąte, Katarzyna Pałasz, uczniowski klub sportowy z Ogrody Spale Wyspy. Ale zawodniczki znakomicie się prezentują. Niedługo będą Polskę reprezentować na zawodach międzynarodowych. Czwarte miejsce, Monika Luber, parafialny klub sportowy Olimpijczyk Gliwice. Brawo Gliwice. Miejsce trzecie, medal brązowy, Magdalena Pałasz, uczniowski klub sportowy, Sołtysianie Stare Wyspy, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni, Lotoska, Joanna Szłap, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane, uczniowski klub sportowy, Ohoł. Złoty medal i tytuł mistrzyni, Lotoska, Joanna Gawron, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane, a wręczają prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apollonius Steiner, Jan Poloszek, burmistrz Wisły i Tadeusz Szosta, delegat techniczny Polskiego Związku Narciarskiego. Janusz Tyskowski, prezes klubu sportowego Wisła Ostrunianka. Zobaczcie Państwo, trenerzy, trener Andrzej Ruchała, również Kazimierz Bafia i kilka sekund na fotoreporterów. Egzekwo, proszę Państwa. Piotr Szczepania Krypowski, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopane. Miejsce szóste. Egzekwo, miejsce szóste. I Artur Kukuła, klub sportowy Wisła Ostrunianka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopane. Miejsce szóste, egzekwo. Miejsce czwarte, egzekwo. Piotr Krzyż, klub sportowy Wisła Ostrunianka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczytku. I Andrzej Sznawalski, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopane. Miejsce trzecie, medal brązowy. Szczepan Kupczak, Ludowy Klub Sportowy Sokół Szczyt. Miejsce drugie, tytuł wicemistrzowski, Jędrzej Ścisłowicz, Ludowy Klub Sportowy Kilczo Wyspa, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyt. Złoty medal i tytuł mistrza, Lotoska Junior A, Mateusz Cieszka, Klub Sportowy Wisła Ostrzelenka, Mateusz Cieszka. Ależ brawa otrzyma Mateusz Cieślar. Niech rywalizacja w słonecznej scenerii Wisła Łabaju. Wręczają obronę Steiner, Jan Poloszek. Szóste, Marcin Miętus, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopane. Marcin Miętus. Miejsce piąte, Patryk Dunajski, klub sportowy Wisła Ostrunianka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczytku. Patryk Dunajski. Patryk. Brawo. Brawo, to jest najpiękniejsze. Czwarte miejsce, Jakub Szybyła, Wojskowy Klub Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopane. Jakub Szybyła. Trzecie miejsce, medal brązowy, Mateusz Kojzar, klub sportowy Wisła Ostrunianka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczytku. Mateusz Kojzar. Oglądam się, Mateusz, tutaj z przodu, gdzie z ulicy przychodzi. Brawo. Drugie miejsce, tytuł wicemistrza. Szymon Szosko, klub sportowy Wisła Ostrunianka. Szymon Szosko. Złoty medal i tytuł mistrza. Lotoska. Wszystko Biegun, Ludowy Klub Sportowy Sokół Szczyt, Szkoła Wisła Sportowego Szczytku. Wszystko Biegun. Prosimy, wręczają Jan Poloszek, burmistrz Wisły, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apollonius Steiner.
Janusz Tyszkowski, prezes Filmu Sportowego Wisła Ostrzelanka i delegat techniczny Polskiego Związku Narciarskiego Tadeusz Szóste. Miejsce szóste, Mateusz Kulpój, parafialny klub sportowy olimpijczy w Mielnicy, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Piąte, Piotr Mojżesz, Ludowy Klub Sportowy Klipcze Bystra. Miejsce czwarte, Michał Pytel, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Trzecie miejsce, medal brązowy, Łukasz Poczowski, Klub Sportowy Wisła Ostrołęka. Miejsce drugie, Jakub Wolny, Ludowy Klub Sportowy Klipcze Bystra, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Złoty medal jedynu mistrza zdobył Krzysztof Leja, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Krzysztof Leja, Jakub Wolny, Łukasz Poczowski, Michał Pytel, Piotr Koźrzesz i Mateusz Kurbój. Junior D, miejsce szóste, Paweł Głód, Ludowy Klub Sportowy Poraniec Poranin, Gimnazjum Sportowe Zakopane, Paweł Głód. Miejsce czwarte, ex aequo, Jakub Jurosz, Klub Sportowy Wisła Ostrunianka i Antoni Jiroszek. Miejsce czwarte, Klub Sportowy Wisła Ostrunianka. Dwa czwarte miejsca. Trzecie miejsce, medal brązowy, Daniel Mąka, Ludowy Klub Sportowy Poraniec Poranin, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzowski, Dawid Jarząbek, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane, syn trenera Józefa Jarząbka. Złoty medal i tytuł mistrza, Lotoska, Krzysztof. Reprezentujesz klub Wisły Ostrołęki, prezes Tyszkowski, bardzo zadowolony. To za granicy zawodnik, tutaj właśnie trenuje. Za to serdecznie składamy gratulacje. Krzysztof Kabo, klub sportowy Wisły Ostrołęka, mistrzem Lotoska. Junior E, ci najmłodsi, to przyszłość polskiego narciarstwa. Tak jak powiedziane, szukamy następcy mistrza. Szóste miejsce, Tomasz Pik, Klub Sportowy Wisła Ostrołęka. Zobaczcie Państwo, odbiegają do podium. Piąte miejsce, Łukasz Stachowy, parafialny klub sportowy, olimpijczyk Gliwice. Miejsce czwarte, Kacper Konior, Ludowy Klub Sportowy Wisła Ostrołęka. Miejsce trzecie, medal brązowy, Piotr Kudzia, Ludowy Klub Sportowy Wisła Ostrołęka. Zobaczcie, ta dłoń w górę zniszczona. Ja przypominam kiedyś, jak polski kulakist, tak był skargą na porę świata, jak prowadził prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a pan Steiner jako trener prowadził na skoczni w Zakopanem. A polski kulakist zawsze pokazał, a to zwycięsko. Miejsce drugie, tytuł wicemistrza, Bartosz Czysz, klub sportowy, Wisła Ostrołęka. Ale zwolenki. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza, Lotoska, Paweł Wąsek, Ludowy Klub Sportowy Olimpia Golesu, a wręczają prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apolonius Steiner, burmistrz Wisły, Jan Kłoczek, Janusz Tyszkowski, prezes Klubu Sportowego Wisła Ostrołęka i delegat techniczny Polskiego Związku Narciarskiego, Tadeusz Szósta. Miejsce szóste, junior A, Puchar Skoku Narciarskiego Kormisy. Szóste miejsce, Konrad Turcza, Ludowy Klub Sportowy Soków Szczyrska, Wisła Sportowego Szczytu. Piąte miejsce, Piotr Szymaja-Grybowski, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Wisła Sportowego Zakopane. Czwarte, Mateusz Cieślar, Klub Sportowy Wisła Ostrołęka. Miejsce trzecie, Puchar Klub Sportowy Wisła Ostrołęka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Drugie miejsce również Puchar Artur Kukuła, Klub Sportowy Wisła Ostrołęka.
Akademicka Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanie. Pierwsze miejsce i ten najlepszy puchar za zwycięstwo Szczepan Kupczak, Ludowy Wóz Sportowy, Stoków Szczyt, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Ale dzisiaj wręczamy dużo marów, medali. Miejsce piąte, Mija Poczowski, Klub Sportowy Wisła Studnianka. Miejsce czwarte, Marcin Miętus, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Miejsce trzecie, puchar, Szymon Szosko, Klub Sportowy Wisła Studnianka. Drugie miejsce, nie puchar za drugie miejsce, Mateusz Kojza, Klub Sportowy Wisła Studnianka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Pierwsze miejsce, najpierw puchar, Krzysztof Biegun, Stoków Szczyt, Ludowy Klub Sportowy Stoków Szczyt, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Medale Krzysztof ma. Jak i piątka. I puchar największy. No coś niesamowitego. Krzysztof Biegun, Mateusz Kojza, Szymon Szostow, Marcin Miętus, Michał Poczowski, Jan Zierba. Proszę Państwa, Junior C. Szóste miejsce, Piotr Mojżesz, Ludowy Klub Sportowy Pińczo-Bystra. Miejsce piąte, Mateusz Fulguj, Parafialny Klub Sportowy Olimpijczyk Gliwice, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Czwarte miejsce, Michał Mieczanowski, Zagórskie Towarzystwo Sportowe Zakrucie Zagórz, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Brawo, Michał. Trzecie miejsce, puchar, Łukasz Poczowski, Klub Sportowy Wisła Studnianka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Drugie miejsce, Jakub Wolny, Ludowy Klub Sportowy Pińczo-Bystra, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Największy puchar i pierwsze miejsce, Krzysztof Leja, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Krzysztof Leja, Jakub Wolny, Łukasz Poczolski, Michał Mieczanowski, Mateusz Hulbuj, Piotr Mojżesz. Najlepsza szóstka zawodników. Skokan narciarski, miejsce szóste, Paweł Łuk, Ludowy Klub Sportowy Poranie z Poranin. Brawo, trener Stanisław Trebunia, słynny ujek, brawo. Paweł Łuk, miejsce szóste. Piąte miejsce, Daniel Mąka, Ludowy Klub Sportowy Poranie z Poranin. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, zachowany trenerzy Mariusz Szapek i Władysław Kosińca Wawrytko. Miejsce czwarte, Jakub Jurosz, Klub Sportowy Wisła Ostrzenianka. Miejsce trzecie, puchar Krzysztof Kapo, ale dzisiaj Krzysztof pięknie walczył. I miejsce trzecie w puharze Wisły, Klub Sportowy Wisła Ostrzenianka. Drugie miejsce. I puchar Antoni Miroszek, Klub Sportowy Wisła Ostrzenianka. Pierwsze miejsce i największy puchar Dawid Jarząbek, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Ale tata bardzo zadowolony trener jest, Józef Jarząbek. Jedna ręka odważnie, drugi. Tyle medali, proszę Państwa, pucharu. Co to się dzieje? Lotos Cup. To generalny sponsor polskiego narciarstwa.